Owacyjne przywitanie reprezentacji gospodarzy, którzy stoją pod ścianą. To dla nich mecz ostatniej szansy. Muszą dzisiaj wygrać. Jednolite białe stroje Polaków na czerwono gospodarze. No to Mark Hughes, który dziś żegna się z reprezentacją narodową. Zaczynają Walijczycy i ruszyli. To Henshaw, piłka Jacek Bąk, ryzykownie, będzie bardzo groźnie Henshaw, Dudek. Ach, znakomicie ustawił się Jerzy Dudek, a Henshaw ma co go żałować. Czasem Włodarczyk, Włodarczyk, świetnie, ale by było cudownie, gdyby było to w światło bramki. Jest ta piąta minuta, Walijczycy, kolejny rzut rożny, próbował skit, trzeba to wybić, czyli to Maciek Żurawski, ale zbyt krótko. Davis i brawo Jerzy Dudek, ależ mocne było to uderzenie. Kolejna ładna akcja Walijczyków i bardzo dobra obrona Jerzego Dudka. I teraz był tutaj faul. Zwraca uwagę arbiter Savidżowi, niepotrzebnie tam Bellamy próbuje podnosić naszego zawodnika. Leży na boisku Szynkowiak. Bellamy faulowany przez Tomka Hajka. Już zaczęli. I teraz tak, błąd i Henshaw. Błąd Tomka Rząsy, niepotrzebnie przedłużył, podał wręcz tę piłkę. I oto w 56 minucie Walijczycy obejmują prowadzenie. Nie zorientowali się nasi, proszę popatrzmy. To błąd Rząsy, próbował dograć do Dudka, a tymczasem przechwycił to Henshaw i zdobywa swoją 9. bramkę w reprezentacji. Szkoda tego błędu i szkoda tej straconej bramki. No i mamy zmianę. Włodarczyk, który naszarpał się na walcu, opuszcza boisko i po raz 6 w reprezentacji Tomek Frankowski. 60 minuta. 0-1 przegrywamy. Szynówek wyłożył w tej Rząsie. Rząsa, tam jest Frankowski. Ach, pięknie by było, gdyby trafił w światło bramki. Ale pierwsza akcja i już groźnie pod bramką pola Jonesa. Szynówek, prostopadła piłka do Frankowskiego. Frankowski opanował pole karny. Frankowski! Gol! 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 1-1! Cisza kompletna na milenium. Tylko biało-czerwone flagi. No, historia lubi się powtarzać, proszę Państwa. Jest jeszcze troszkę czasu. Piękna akcja Polaków. Naprawdę piękna i przytomność umysłu Frankowskiego. Świetne było zagranie między dwójką stoperów. Kapitalnie Frankowski. No poprawiły nam się nastroje, mówiłem jeszcze 19 minut, jeszcze kilka takich akcji, zawalczyli nasi i mamy remis. Bellamy świetnie teraz, Szymkowiak, Frankowski zdołał opanować, Mila na lewą stronę, nie ma spalonego, rusza, Żurawski, pole karne, Żurawski, Żurawski, 2-2, 2-1, jak 3 lata temu, czy troszkę więcej. Brawo Polacy, ależ kontra. Mówiłem, że historia lubi się powtarzać. Już nie wytrzymuje, wpada na boisko, popatrzmy na tę powtórkę, bo naprawdę warto. Mila kapitalnie do Żurawskiego, ale Maciek wytrzymał to do końca, naciskany bliżej bramkarza, w samo okienko, Maciek Żurawski. Trzecia bramka w tych eliminacjach, nie było spalonego. 2-1 dla Polski, jak troszkę więcej niż 3 lata temu. No i wytrwać teraz przez 8 minut. Wściekły Hughes, nie zachowuje się sportowo. Szynówek! Gol! 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 3-1! To już się nie podniesie Walia! Ależ to nokautujące uderzenie! Pokazał klasę Jacek Szynówek, jak i cały polski zespół w końcówce. Nie ma szans! Nawet mogą się starać. 5 minut, różnica 2 bramek i 9 punktów w naszym zasięgu.
Kiedyś tu Jerzy Engel otwierał drzwi z reprezentacją Polski do finału w Korei i Japonii. Teraz już tak szeroko nie otworzymy, ale zbliżamy się, proszę Państwa, tym znakomitym w końcówce występem. Zaprezentowali naprawdę taką wolę walki imponującą, że można być z nimi dumnym. No groźnie, ach jednak. Chociaż pokazuje, że Hartson strzelał ręką Jerzy Dudek. Stanęli tam nasi, prześledźmy to. Spalonego nie było. Tak barkiem to bardziej było niż głową. Ręką. Dudek ma rację. I koniec meczu. 3-2. Pięknie, naprawdę pięknie, jak przed więcej niż 3 laty. Przegrywaliśmy, zdołaliśmy doprowadzić do remisu, a potem zadać 2 kapitalne uderzenia Walijczykom. Trudno, stało się, Hartson strzelił, ale to w niczym nie zmienia faktu naszej radości i podziękowań dla biało-czerwonych. Polska biało-czerwoni na Millennium Stadion 3-2, a Walia zgodnie z tradycją nigdy nie wygrała pod wodzą Krusa spotkania w eliminacjach i tak też się stało. To nie było godne pożegnanie, chociaż walczyli i brakowało im skuteczności. Imponowali nią nasi. 9 punktów, świetne nastroje, spokojna zima, czas na przemyślenia, no i na dziś delektowanie się i radowanie z tego, co zapomniałem.